to wszystko w 1959 roku. No, byliśmy wszyscy młodzi, chodziliśmy do Liceum Sztuk Plastycznych. Stworzyła się taka okazja, żeby tutaj powstał klub filmowy. Było nam to na rękę, byliśmy zainteresowani robieniem filmów animowanych, więc siłą rzeczy, ponieważ byli to uczniowie Liceum Plastycznego, więc ten nurt w filmie dominował w tych pierwszych latach. Klub działał wtedy na zupełnie innych zasadach. To był nasz drugi dom. Pracowaliśmy z wieczorami z reguły do późnych godzin nocnych. To wymagało benedyktyńskiej pracy. Pracowaliśmy na kamerze poklatkowej, więc 24 klatki na jedną sekundę, więc proszę sobie wyobrazić, jaka to była praca. Otóż moje związki z filmem i fotografią są bardzo dawne. Mój tata był zapamiętałym fotografem. Jeszcze mamy w domu mnóstwo jego zdjęć, mnóstwo aparatów. Jeszcze mamy klisze na szkle, negatywy na szkle. Także to była taka moja droga do filmu i fotografii, do filmu przez fotografię. Na 16 urodziny, pamiętam, dostałem kapitalną kamerę NRD-owską, sprężynową, Super 8, w formacie Super 8. Koledzy jeszcze w ten czas na ruskim sprzęcie kręcili na ósemkach, także to był krzyk mody w tym czasie. No i chyba w tym okresie, już wcześniej w Domu Kultury był klub fotograficzny, już wcześniej miałem związki z tym klubem, z kolegami się spotykałem. I trafiłem do grupy, która bardzo mocno interesowała się filmem. Zainteresowania chemią też dość mocno rzutowały, jako że zawsze mnie nauki ścisłe, matematyka, fizyka, chemia, szczególnie chemia interesowała, no a tam w tym czasie sztuki filmowej to film to było 25% dobry pomysł, 20% kręcenie, a potem była sztuka chemiczna i montaż. Także tak się mniej więcej rozkładał ten czas stworzenia każdego filmu. I to chyba początki, no potem już kontakty z panem Fischerem, już prawie że na naszą miarę z profesjonalistami, z panem Wojtalą. I to już dodało zupełnie innego kierunku. To już czuliśmy się w ten czas prawie półprofesjonalistami. Już wydawało nam się, że robimy wielkie rzeczy, jako że nasze filmy startowały w konkursach i zawsze zdobywały jakieś wyróżnienia i nagrody. To była ogromna zachęta. No i przede wszystkim atmosfera, która była w klubie. To była rzeczywiście atmosfera kapitalnej nauki, kapitalnego kontaktu z kolegami i nauki, i wiedzy, poszerzania wiedzy o filmie. Przypadkowo rozmawiałem z kolegą Jurkiem Jóźwiakiem na temat właśnie filmowania. I on mi powiedział, że należy do klubu amatorskiego przy MDK Mikołów. Oczywiście skorzystałem z zaproszenia i zostałem członkiem klubu. W tym klubie spotkałem instruktora Leona Wojtale i czasem dochodzącego do nas byłego instruktora tego klubu, Stanisława Fischera. To jest kamera już Super 8 mm z zoomem, czyli z obiektywem o zmiennej ogniskowej. Założenie taśmy, oczywiście to wszystko się musiało robić w ciemni, jeżeli się nie chciało naświetlić tej końcówki filmu. Mechanizm sprężynowy tej kamery umożliwiał filmowanie około 9-10 minut. W ten sposób. Czyli teleobiektyw standardowy oraz szerokokątny. I w zależności od potrzeb operator sobie zmieniał przez naciśnięcie tutaj guziczka, czy to tele potrzebował, wtedy była zmiana. Oraz
tej chwili mam ustawiony standardowy obiektyw. Następną takim detalem jest kaseta. Do kasety zakładało się film, tak zwane szpule. Było tutaj około 5 minut materiału filmowego i właśnie przez tutaj te wszystkie zębatki, trybki przechodziła taśma do szpulę tak zwaną odbiorczą. Po założeniu taśmy filmowej wkładało się z powrotem oraz blokowano. Były dwa rodzaje napędów. Silnik był o napędzie sprężynowym oraz silnik elektryczny. Silnik sprężynowy, jak sama nazwa mówi, trzeba było przy pomocy tej właśnie tutaj sprężyny naciągnąć do oporu. Film musiał być założony w zupełnej ciemności, jako że kolorowe filmy wywoływane u nas w klubie nie znosiły jakiegokolwiek światła, więc imitowanie sceny przy czerwonej lampie nie miało sensu. Po założeniu do zaczepu i zmontowaniu całości następowała zabawa w bączka. Włożony do misy, zamknięty pokrywą film. Po założeniu filmu do koreksu następowało zalewanie wywoływaczem. Powstawał czarno-biały negatyw. Następnie przerywano przy pomocy rozczynu kwasu octowego wywoływanie i koreks mógł zostać otwarty. Film był naświetlany i dopiero później następowało wywoływanie barwne już pozytywu, czyli pozostałości, która została z negatywu. Następnie odbielanie, czyli usuwanie całości srebra z taśmy, utrwalenie, no i potem najbardziej interesująca część wywoływania, spoglądanie poprzez lupę w przypadku pana Wojtali. No dzisiaj bym się też nie odważył gołym okiem patrzeć na klatki filmu. Wiek zrobił swoje. Przeglądało się poszczególne sceny, jakość wywołanego materiału. Montaż polegał na przecięciu filmu tu w tym miejscu, zdrapaniu nożykiem, emulsji, bo taśma była do góry emulsją, następnie sklejenie klejem enerdowskim przeważnie. Później tu są zaznaczone 24 klatki, które dawały sekundę nagrywania. Także tak na tym pracowano. Perforacja jest w tej strony. Zreanimowanie starego filmu. Wiszkowi to możemy pokazać. Jedź. Ciąg. Poszło. Sklejka. Ty masz szczęście, że myśmy z Andrzejem doszli do wniosku, że to trzeba przewinąć. Ciebie się dzisiaj nie zaczasnę. Ale bo to pewne jak w banku. I zakładamy. Pierwsze kółko transportujące ciągnie film w sposób ciągły. Film trafia do kanału i oczywiście musi być zrobiona pętla, dlatego że film w kanale jest przez mechanizm pazurkowy prowadzony w sposób skokowy. Każda klatka po przesunięciu jest zatrzymywana na krótki moment. Następnie przechodzi na głowicę odczytu. No, jeżeli
zabrakło taśmy, należało na krótki moment włączyć projektor i troszeczkę podciągnąć. Oczywiście do tyłu, teraz druga szpula. Zaczyna się magia. Oczywiście w momencie dojścia do samego filmu, do kanału, następuje włączenie światła. Fascynujący. Można powiedzieć, że sprzęt był bardzo prymitywny, ale mnie to właśnie pociągało, bo to jest właśnie w jakiś sposób manualność, która wtedy była cechą całej obróbki i całej tej pracy. W jakimś sensie była bliska manualności w malarstwie. Paradoksalnie ta prostota warsztatu, która wynikała z prymitywnego sprzętu, jakim dysponowaliśmy w latach 80., sprzyjała twórczości, bo właściwie w twórczości też ważna jest pewna prostota przekazu. Im dzieło sztuki mówi prostszym językiem, tym jest bardziej nośne. Pierwszy film na wideo o wykonaniu naszych członków, naszego klubu, to myśmy zrobili reportaż z pochodu pierwszomajowego, już nie pamiętam, w którym to roku było, ale na pewno przed rokiem 80., dlatego że wtedy dysponowaliśmy stacjonarnymi kamerami przemysłowymi czarno-białymi. Mieliśmy magnetowid czarno-biały polskiej produkcji. To była skrzynia taka morowa. Było to wszystko wielkie. Dużo kabli, dużo sprzętu, bo to trzeba było wszystko połączyć. I to pamiętam, że wtedy pierwszy taki reportaż, który był naszym próbnym takim, był kręcony na taśmie czarno-białej, szpulowej, to nie było kaset, to były szpule, to było wszystko wielkie, duże. W momencie, jak już powstało wideo, to zrobiłem taki film tu o kręglach. No, to też było wtedy nowość na Śląsku i była nowość na wideo. Na początku lat 80. byliśmy jako Zakładowy Dom Kultury wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Katowicach organizatorem przeglądu filmów amatorskich, wideo. I właśnie na tym festiwalu zdobyliśmy takiego właśnie górniczego Oscara. No jest to dla mnie o tyle cenne, że właśnie to był Oscar za muzykę, którą zrobiłem do tego filmu.